witam się z Wami dzisiaj z wyjątkowego miejsca, które znajduje się w Parku w Pokoju. Wiecie, chcę Wam dzisiaj opowiedzieć historię Pawła i Sylasa, którzy trafili do więzienia. Nie wiem, jak wyglądało więzienie w czasach biblijnych, ale wyobrażam sobie, że wejście do wewnętrznego lochu, o którym mówi nam historia Pawła i Sylasa, mogło być podobne właśnie do tego wejścia. Dlatego postanowiłam zaprosić Was dzisiaj właśnie tutaj. A chcę Wam opowiedzieć historię, która wydarzyła się, kiedy Paweł wypędził ducha z pewnej kobiety. Jej panowie poczuli wielką złość, dlatego że ta kobieta umiała przepowiadać przyszłość, a oni zarabiali w ten sposób pieniądze. Postanowili więc zemścić się na Pawle i na Sylasie. Przyprowadzili ich na rynek. Najpierw zostali wychłostani, a potem trafili do więzienia. Biblia nam mówi o tym, że trafili do lochu wewnętrznego. Czyli wyobrażamy sobie, że do czegoś podobnego jak to, co mamy tutaj. Kiedy nastała noc, w więzieniu Paweł i Sylas zaczęli śpiewać. I wiecie co? Kiedy śpiewali i modlili się, nagle zdarzyło się coś niesłychanego. Zadrżała cała ziemia. A potem wszystkie kajdany, które mieli zapięte na nogach i na rękach, otworzyły się. Otworzyły się też kraty od więzienia. Paweł i Sylas mogli spokojnie wyjść ze swojego więzienia, ale postanowili tam zostać. Kiedy obudził się śpiący strażnik i zobaczył, że kraty więzienia są otwarte, wtedy wziął miecz i chciał się zabić, bo myślał, że wszyscy więźniowie, a byli w tym więzieniu nie tylko Paweł i Sylas, ale byli w tym więzieniu także inni przestępcy. Myślał, że wszyscy ci przestępcy uciekli, ale wtedy Paweł zawołał do niego: nie rób sobie krzywdy, bo my tu wszyscy jesteśmy. I wiecie co? Kiedy strażnik zobaczył, że wszyscy więźniowie, mimo otwartych krat, mimo otwartych dybów, mimo otwartych kajdan, są w więzieniu, padł na kolana i powiedział: powiedzcie, co mam zrobić, a wszystko to uczynię. I wiecie co? Paweł powiedział do niego: uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony ty i twój dom. I ten strażnik uwierzył, przyjął do swojego serca Pana Jezusa i został chrześcijaninem. Wiecie, opowiadam Wam dzisiaj tą historię dlatego, że dzisiaj mamy niedzielę kantatę, a kantatę znaczy śpiewajcie. Pamiętacie, co robili Paweł i Sylas w więzieniu, że nagle otworzyły się wszystkie kajdany i wszystkie kraty? Świetnie. Śpiewali i modlili się. Wiecie co? My też możemy Pana Boga wysławiać modlitwą, ale nie tylko modlitwą. Możemy wysławiać Go także śpiewem. Myślę, że to jest dobry moment, żebyśmy razem coś zaśpiewali. Zaśpiewacie razem ze mną? Jeśli jesteś szczęśliwy, głową róż. Jeśli jesteś szczęśliwy, głową róż. Jeśli jesteś dziś szczęśliwy, sercu pokój mam prawdziwy. Jeśli jesteś dziś szczęśliwy, głową róż. Jeśli jesteś dziś szczęśliwy, w dłonie klasz. Jeśli jesteś dziś szczęśliwy, w dłonie klasz. Jeśli jesteś dziś szczęśliwy, w sercu pokój masz prawdziwy. Jeśli jesteś dziś szczęśliwy, w dłonie klasz. Jeśli jesteś dziś szczęśliwy, piłkę pop. Jeśli jesteś dziś szczęśliwy, piłkę kopam. Jeśli jesteś dziś szczęśliwy, w sercu pokój ma prawdziwy. Jeśli jesteś dziś szczęśliwy, piłkę kopam.
Jeśli jesteś dziś szczęśliwy, pozdrow. Jeśli jesteś dziś szczęśliwy, pozdrow. Jeśli jesteś dziś szczęśliwy, sercu pokój masz prawdziwy. Jeśli jesteś dziś szczęśliwy, pozdrow. Jeśli jesteś dziś szczęśliwy, kotka zrób. Jeśli jesteś dziś szczęśliwy, kotka zrób. Jeśli jesteś dziś szczęśliwy, zarzu pokój masz prawdziwy. Jeśli jesteś dziś szczęśliwy, kotka zrób. Jeśli jesteś dziś szczęśliwy, kurę zrób. Jeśli jesteś dziś szczęśliwy, kurę zrób. Jeśli jesteś dziś szczęśliwy, w sercu pokój masz prawdziwy. Jeśli jesteś dziś szczęśliwy, kurę zrób. Jeśli jesteś dziś szczęśliwy, małpę zrób. O, a! Jeśli jesteś dziś szczęśliwy, małpę zrób. O, a! Jeśli jesteś dziś szczęśliwy, w sercu pokój masz prawdziwy. Jeśli jesteś dziś szczęśliwy, małpę zrób. O, a! Jeśli jesteś dziś szczęśliwy, żabkę zrób. Jeśli jesteś dziś szczęśliwy, krowę zrób, mu, mu. Jeśli jesteś dziś szczęśliwy, krowę zrób, mu, mu. Jeśli jesteś dziś szczęśliwy, w sercu pokój masz prawdziwy. Jeśli jesteś dziś szczęśliwy, krowę zrób, mu, mu. Ci, którzy są szczęśliwi, naśladowali różne gesty, różne zwierzątka, kucali, naśladowali pieski, kotki, ale jeżeli naprawdę jesteśmy szczęśliwi, to co powinniśmy robić przede wszystkim, to dziękować za to Panu Bogu. Dlatego ostatnia zwrotka, którą chcemy zaśpiewać, to jeśli jesteś dziś szczęśliwy, amen mów. Jeśli jesteś dziś szczęśliwy, amen mów. Jeśli jesteś dziś szczęśliwy, amen mów. Jeśli jesteś dziś szczęśliwy, w sercu pokój masz prawdziwy. Jeśli jesteś dziś szczęśliwy, amen mów. Kochani, Biblia wielokrotnie mówi nam o tym, że jeżeli chcemy wychwalać Pana Boga, to możemy śpiewać dla Niego pieśni. Mamy o tym napisane m.in. w 98. psalmie w wybranych wierszach. Posłuchajcie, co tam jest napisane. Śpiewajcie Panu pieśń nową, bo cuda uczynił. Wznoście Panu okrzyki radosne wszystkie ziemie. Weselcie się, cieszcie się i grajcie. Grajcie Panu na cytrze i głośno śpiewajcie. Wy także, jeżeli chcecie Panu Bogu powiedzieć, jak bardzo jest dla Was ważny, jeżeli chcecie Mu podziękować za Wasze zdrowie, za rodziców, za dom, możecie zawsze wielbić Go pieśnią, tak jak robiliśmy to dzisiaj, śpiewając Jeśli jesteś dziś szczęśliwy. Ale pamiętajcie o tym, że możemy dziękować też Panu Bogu modlitwą. I to właśnie chcemy zrobić teraz. Złóżcie swoje rączki, pochylcie swoje główki, będziemy się modlić. Kochany i dobry Panie Boże, dziękujemy Ci za kolejną niedzielę. Dziękujemy Ci, że Ty jesteś z nami. Dziękujemy Ci za to, że jesteśmy zdrowi. Dziękujemy Ci za to, że Ty czuwasz nad nami każdego dnia. Prosimy Cię, otwórz nasze serduszka na to, czego chciałeś nas dzisiaj nauczyć i bądź z nami przez Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Kochani,
jeśli mamy grać i śpiewać Panu Bogu na chwałę, musimy mieć do tego odpowiedni instrument. I właśnie taki instrument chciałabym, żebyśmy wspólnie dzisiaj wykonali. Będziemy do niego potrzebować koniecznie butelki po jogurcie, woreczka ryżu albo kaszy, może też być zwyczajny piasek, dwóch egzemplarzy obrazka, który przygotowałam dla Was, taśmę, nożyczki, a dodatkowo, jeżeli będziecie chcieli ozdobić Wasz instrument, możecie z kolorowego papieru powycinać kolorowe wzorki. Ja użyłam do tego takiego specjalnego dziurkacza, za pomocą którego wycięłam nutki, bo przecież mamy niedzielę kantatę. Możecie też wzbogacić Wasz instrument o taki dzwoneczek. Być może znajdziecie go w Waszych ozdobach na Boże Narodzenie. Jeżeli macie już przygotowane wszystkie materiały, zaczynamy od wydrukowania i wycięcia dwóch obrazków z napisem „Śpiewajcie Panu pieśń nową”. Kiedy wycięliście już obrazki, przyklejcie je za pomocą taśmy bezbarwnej do Waszej butelki. Jeżeli zrobicie to dokładnie, Wasz obrazek będzie trwały i nie będzie się niszczył. Kiedy przyklejony już obrazek z wersetem, możecie dokładnie tak samo za pomocą taśmy przykleić dodatkowe wzorki, które wycięliście. Kiedy nasza butelka jest już ozdobiona i wygląda pięknie i kolorowo, musimy zrobić teraz najważniejszą rzecz, bez której nasz instrument wcale nie będzie instrumentem. A więc musimy do butelki nasypać ryżu, kaszy albo piasku. Kiedy mamy już wypełnioną butelkę, szczelnie ją zakręcamy. I zobaczcie, w tym momencie nasz instrument jest już gotowy. Posłuchajcie, jak gra. Ale jeżeli chcecie, żeby Wasz instrument miał bardziej metaliczny dźwięk, możecie właśnie na zakrętce dokleić metalowy dzwoneczek. Wtedy nasz instrument będzie wydawał podwójne dźwięki. Świetnie! Nasze instrumenty są już gotowe. Teraz pozostaje nam tylko na nich grać i śpiewać. Jeśli jesteś dziś szczęśliwy, Pana chwal. Jeśli jesteś dziś szczęśliwy, Pana chwal. Jeśli jesteś dziś szczęśliwy, w sercu pokój masz prawdziwy. Jeśli jesteś dziś szczęśliwy, Pana chwal. Kochani, bardzo Wam dziękuję za udział w dzisiejszej szkółce. Śpiewajcie z rodzicami w domu, chwalcie Pana Boga, módlcie się. Jeżeli będziecie mieli ochotę, możecie nauczyć się tego fragmentu z Psalmu 98. A ja Wam życzę dobrej, spokojnej niedzieli. Zostańcie z Panem Bogiem. Cześć!